Byłam w Lewiatanie i kupiłam, słuchajcie, sól, takie bułki, to chyba są z jabłkiem albo z budyniem, słodkie, chleb, pączki, standardowo. Wzięłam taką kawę, ale miałam jeszcze w domu Jakobsa, więc na później sobie zostawię. Kapustę kiszoną, bułkę tartą, jakiś taki chleb nowy, jakiś okrągły wiejski. Grzanki do zupy, bo wczoraj zapomniałam, tu mam bałagan. Baleronu wzięłam. Wzięłam takiego pasztetu z borowikami. On jest bardzo dobry w lewiatanie. Wzięłam też, słuchajcie, polędwicę drobiową, łososiową szynkę, czy jak ona się tam nazywa, polędwica łososiowa. Ja tego nie tknę nawet, ale Paweł bardzo lubi i wzięłam mu salce, są czarne. No, tak na szybko podjechałam i teraz odgrzewam zupę na śniadanie, bo jest u nas minus 11 i zjem sobie ciepłej zupy z Pawełem na śniadanko. Ja właśnie robię obiad i tak, na sałatkę do obiadu zrobię szpinak z pomidorami i mam taką oliwę. Poleję tym i może coś jeszcze dodam, zobaczę. Tu już mam zrobione pulpety. Słuchajcie, w sosie śmietanowym. Śmietanę dałam do tego sosu i serek topiony. I to tak fajnie, taka gęsta, gęste wyszło. Nie umiem lewą ręką łyżki trzymać, ale o, widzicie? No, w miarę gęste. Cześć, witajcie w kolejnym vlogu. W kolejnym dniu, tak naprawdę w kolejnym dniu. Dzisiaj mamy środę i w ogóle ja nie wiem, czy się z wami. Oni mi odstają. Nie wiem, czy się z wami witałam, ale chyba się z wami nie witałam, bo wczoraj nagrywałam we wtorek tylko wam te zakupy, co wam na początku pokazałam, a potem już kompletnie nic nie nagrałam. Dopiero dzisiaj się odzywam. Dlaczego? Dlatego, że wczoraj mnie strasznie bolała głowa. Rano jak wstałam, to jeszcze było, wiecie, w miarę. Dobrze się czułam, pojechałam do tego sklepu, na te zakupy, coś tam kupiłam, przyjechałam, zaczęłam ogarniać i nagle po prostu dostałam takie migreny, że już mi się nic kompletnie nie chciało. Mało tego, dzisiaj jest podobnie, już mnie trochę przestała ta głowa boleć, ale jeszcze słuchajcie, pobolewa. I idzie chyba jakieś ocieplenie z tego, co słyszałam. I dlatego ta głowa tak boli, bo będzie się zmieniała pogoda, ma być ocieplenie i mają być deszcze. Więc już się cieszę na samą myśl. I słuchajcie, no i mówię, dzisiaj się do Was odezwę, chociaż kawałek tego vloga coś tam nagram, bo co? A, bo tak to by vloga nie było przez 2 dni, albo i 3, jak człowiek tak się nie weźmie w sobie, no to potem, wiecie, dzień za dniem leci i sobie człowiek zdaje sprawę, że o 3 dni tam, czy ileś nie było vloga. Dobra, nieważne. W ogóle tak, mam na sobie tą bluzkę z myszką Miki. Bardzo jest fajna. Może dzisiaj to ja nie wyglądam, bo mam podkoszulkę pod nią. Lepiej by było, jakbym, wiecie, tutaj mi nic, wiadomo, nie wystawała żadna podkoszulka albo jakąś na ramionczkę ewentualnie, ale na ramionczka to ja w ogóle praktycznie bluzek nie mam. I założyłam sobie podkoszulkę pod nią, więc to brzydko wygląda, ale dobra tam. Bo jest zimno, strasznie zimno jest. Minus 5 stopni, wczoraj było, słuchajcie, 11, 11 wczoraj było. Zimnica totalna, jak na jakiejś Syberii czy gdzieś tam. Dzisiaj jest minus 5, ale jest, nie ma wiatru, ale tak jakby było jeszcze zimniej niż jest. No, ale już z dnia na dzień będzie coraz lepiej, ale znowu przyjdą deszcze i to taka robota. I mój Paweł też chodzi taki, w ogóle razem chodzimy tak, że on to się o ścianę obija, można powiedzieć. Taki, wiecie, zmęczony jest i w ogóle, no i ja to też taka jestem taka nijaka. I chyba sobie zaraz zrobię kawę. W sumie nawet nie wiem, która jest godzina, bo muszę po dziewczyny jechać. Zaraz zobaczę. Tak cały czas wyglądam przez okno, bo jak siedzę tutaj, to widzę indyki i kury przez okno. I tak cały czas się zamiast tu patrzeć na was, to się patrzę tam. Słuchajcie, co ja chciałam powiedzieć. A i tak, no i ugotowałam dzisiaj obiad, pulpety i tą sałatkę zrobię. I do tego chyba zrobię makaron albo ryż ugotuję. Nie będę żadnych kartofli nic obierała, bo mi się po prostu najzwyklej w świecie nie chce. I
te włosy, które mi dzisiaj tak odstają, to jest wina tego, że obejrzałam wczoraj, czy przedwczoraj to było, przedwczoraj chyba, czy przedwczoraj, w poniedziałek, kanał Joasi Pińkowskiej, która pokazywała, jak sobie robi takie koczki i te włosy jej wysychają i ma fajne loki. Mówię, o, może to ja sobie też zrobię. No i sobie umyłam wczoraj wieczorem głowę i sobie zrobiłam cztery takie koczki, ale poszłam w nich spać, bo się dosyć późno kąpałam i mówię, no na noc ich nie będę rozplątywać. No i rano wstałam, rozplątałam, słuchajcie, te włosy. Jakbyście mnie zobaczyli, jak ja wyglądałam, to byście popadali ze śmiechu. Naprawdę, bo wyglądałam jak pudel. No, jak pudel. Ja mam włosy takie gdzieś dotąd. Dotąd chyba tak mam jakoś. A miałam je dotąd. Tak mi się skręciły. I po prostu jak je rozczesałam, to miałam taką szopę. Ledwo je wyprostowałam, żeby jakoś wyglądać. Ledwo po prostu co. Powinnam je umyć jeszcze raz. I wtedy wyprostować albo już tak zostawić. Ale musiałam je wyprostować, bo szłam do przedszkola i wiecie, mimo to, że miałam czapkę, ale mówię, w razie co, jakby trzeba było zdjąć czapkę czy coś, no to wiecie, no to trzeba jakoś wyglądać i je ledwo rozprostowałam. Moje włosy to się w ogóle nie nadają do niczego. U Joasi to ładne, miała te loki i tak dalej, naturalnie, a u mnie to jedna wielka szopa. No ale ja takie włosy mam, po mojej mamie ona też ma taką szopę. Dlatego ona się na krótko zawsze obcina i tylko jej trochę odrosną, leci już od razu i się podcina, bo mówi, żeby dostała szału z takimi długimi włosami. Tak się puszą włosy i moje tak samo puszą się. I żebym nie wiem jakie, słuchajcie, wyprostowała, wymodelowała i tak dalej, wyjdę tylko na powietrze, niech będzie kropelka deszczu, albo jakiś wiatr, chciałam powiedzieć, albo jakiś wiatr, to już po prostu mam szopę na głowie. Dlatego je często spinam. Bo mi się nie chce z nimi bawić. Tym bardziej, wiecie, jak się w domu siedzi, to tam to nie chce się bawić i stylizować tych włosów. No. Więc u mnie ten patent Joasi, no niestety nie wypalił, ale to jest wina właśnie moich niesfornych włosów. One robią sobie co chcą. Dobra, bo znowu będę gadać pół godziny. A właśnie, propos pół godziny. No i ten ostatni vlog miał pół godziny przeszło. Jak zaczęłam go montować, to się załamałam, bo sobie tutaj stanęłam, trochę do was porozmawiałam, tego hola zrobiłam. Patrzę 15 minut, a to jeszcze coś tam dogram i to tak jest, o pierdu, poszłam do tych indyków i wyszło mi przy montowaniu 30 minut, ale już nie chciałam go rozdzielać na dwa oddzielne filmy, bo tam był, wiecie, ten hol zakupowy, to byłoby, słuchajcie, bez sensu i już taki długi puściłam. No tragedia, po prostu śmieję się, że ja to jestem zdolna, tak samo jak i Aga z kanału Kolejny Dzień, ona też mówiła ostatnio, że jest po prostu zdolna. I się śmiało się w komentarzach, bo ja się przejmowałam właśnie w poniedziałek, że może 30 tam 2 minuty mi vloga wyszło. Aga puściła vloga, gdzie miała chyba około 50 minut vloga. No to więc przebiła mnie totalnie i ja się zaczęłam śmiać, jak zobaczyłam, tak oglądam, patrzę, wiecie, coś długo idzie, sprawdzam, jej 50 parę minut nagrała i mówię, nie no, ona to potrafi, no. I mnie przebiła, ale tak samo tak mi napisała, i to jest prawda, że jak się tak stanie, tak jako w kuchni, czy coś się robi, czy ten, i się zacznie mówić, to nie wiadomo kiedy, i te 20 czy te 30 minut przelatuje po prostu, wiecie, w sekundę. Dla nas to jest sekunda. Dobra, ale już nie gadam znowu, bo już widzę, że jest 8 minut gadania. I będzie vlog dzisiaj, będzie przegadany na pewno. No, będzie przegadany. Dobra, druga sprawa. Chciałabym Wam o czymś powiedzieć, ale też nie wiem, jak to powiedzieć, bo nie chciałabym zaszkodzić sobie ani innej osobie na YouTubie, bo był taki kanał, taka dziewczyna robiła kartki, takie wiecie, świąteczne, okazjonalne, takie na dzień babci, na dzień tam mamy i tak dalej. Ona się praktycznie nie pokazywała. Nic nie mówiła, tylko pokazywała, jak robi rękoma te kartki, własnoręcznie robione. Ja ten kanał oglądałam, ja go subskrybowałam i ona zawsze oglądała mnie i tak dalej, komentowała. I od jakiegoś czasu w ogóle, bo wiecie, ja poznaję niektóre po tych ikonkach te kanały, to wiem, kto tam pisze do mnie w komentarzach. I pewnego czasu odezwał się w komentarzu inny kanał. Ale ta sama tematyka, też te kartki.
No i wiecie, ja mówię, no spoko, nowy kanał, okej, fajnie. Weszłam, obejrzałam, fajne kartki robi, tak samo jak i tamta dziewczyna. Zasubskrybowałam i okej. I słuchajcie, ja się w ogóle nie kapnęłam, dopiero dzisiaj ona mi napisała, że tamten kanał poprzedni i ten kanał to jest ta sama osoba, że ona ma nowy kanał, bo tamten jej stary kanał po prostu jej zaginął. Odgórnie, już nie będę tutaj wiecie, konkretów mówić, ale po prostu był kanał i nie ma kanału. I ja się w ogóle nie kapnęłam, że to jest ta sama osoba, słuchajcie, no. I wchodzę na ten kanał jeszcze raz do niej i patrzę, że moja subskrypcja, którą jej dałam kiedyś, już nawet nie pamiętam kiedy, z miesiąc chyba temu, jakoś tak, że nie ma mojej subskrypcji u niej na kanale, jest wyłączona, więc dałam jeszcze raz tą subskrypcję. I patrzę, i mam parę filmów takich zaległych, bo w ogóle o tej osobie nie przychodziły do mnie, wiecie, te powiadomienia, że jest nowy u niej film na kanale. I w ogóle dzieją się, słuchajcie, dziwne rzeczy. Trochę z nią popisałam, tutaj nie będę wam mówić też szczegółów, bo boję się cokolwiek powiedzieć. No, cokolwiek powiedzieć się boję, żeby nie było. I tak, nie wiem jak to jest, czy jak na przykład taki kanał się utraci odgórnie, no to potem zakładamy nowy kanał i zaczynamy wszystko od nowa, słuchajcie. To jest tragedia, wam powiem. Bo jak jest jakiś ktoś ma mały kanał, to jeszcze sobie poradzi, a jak ma jakiś większy kanał, to zdobądźcie tylu widzów, których mieliście poprzednio. To chyba zaczyna się wtedy wszystko od nowa. Ja nie wiem, jak to jest. I taka teraz moja prośba, żebyście zajrzeli do niej na kanał, obejrzeli, bo jeżeli ja o tym nie wiedziałam, to być może jakieś osoby u mnie na kanale, które oglądały tamten kanał, a nie wiedzą, że jest ta sama osoba, prowadzi ten kanał o tej samej tematyce, tylko pod nową nazwą. I może dużo widzów ona utraciła. I tak, tamten kanał nazywał się Torenka Art. Jeżeli ja dobrze mówię, Renka Art. Art. Torenka Art. To ja sobie na kartce zapisałam. A teraz ten kanał obecny nazywa się Renia Creators. Kreates, kreates. Ja wam mówię tak jak jest napisane. Renia Kreates. Ja się postaram podlinkować wam ten nowy kanał tej osoby i chciałabym, żebyście może zajrzeli do niej, bo może tak jak ja, część osób po prostu nie wiedziało, że to jest ten sam kanał pod nową nazwą. No bo ja o tym nawet nie wiedziałam i się w życiu, słuchajcie, nie kapnęłam. I może warto takiemu kanałowi pomóc. Wiecie, no bo właśnie nie wiem, jak to jest, czy to się wtedy zaczyna wszystko od nowa. Ale moje zdziwienie jest straszne. Osoba się nie pokazuje, nic nie mówi, robi sobie kartki, tylko to pokazuje i był kanał, nie ma kanału. I to wszystko idzie odgórnie. Więc dziwna sprawa jest z tym. Tak samo jak ta moja subskrypcja. Już na innym kanale też kiedyś zauważyłam, że nie przychodziły mi w ogóle powiadomienia. Sama z siebie weszłam sprawdzić i moja subskrypcja było na czerwono, żeby jeszcze raz zasubskrybować ten kanał. Więc po prostu tak jakbym ja to włączyła, tylko że wiecie, ja tego nie włączałam. Bo jak komuś daję, to nie zabieram. Mimo to, że nawet nie oglądam większości kanałów, tak jak kiedyś mówiłam, ale nie zabieram tych subskrypcji. Daję to daję i macie już. No, ale powiem wam, że no dziwne to jest, w ogóle się dzieją dziwne rzeczy. Teraz dzisiaj dostałam komentarz spod jednym z filmów, ale komentowałam film u kogoś innego, u Orety Monika, też taki kanał, bardzo, bardzo mały, początkujący, to też wpadajcie do niej. Dziewczyna taka też fajna, sympatyczna, możecie do niej zajrzeć. Boże, Orety Monika, chciałam powiedzieć po prostu Orety Monika. I u niej komentowałam jej film, i ktoś skomentował mój komentarz do mnie. I ja dopiero go dzisiaj przeczytałam po 7 dniach. Wyobrażacie to sobie? Pierwszy raz miałam taką sytuację. Niektórzy też mówili o tym, że są takie, mają akcje, że po 2, 3 tygodniach komentarze do nich docierają, ale ja nie miałam takiej sytuacji. To była taka moja pierwsza sytuacja teraz. Więc dobra, jeszcze raz. Tamten kanał się nazywał Torenka Art. Torenka Art.
A teraz Renia Creates. Creates. Jak nie zapomnę, to podlinkuję. A jak zapomnę, a będziecie chcieli, to upominajcie się u mnie w komentarzach, to wam będę pisać. Bo ja teraz mówię, że wam podlinkuję, a potem zapomnę. Mam nadzieję, że nie. I tak, wiecie, napisałam sobie na kartce te nazwy, na takiej brudnej, znalazłam kartkę, sobie napisałam, bo po prostu niektóre dziewczyny to mają takie nazwy tych kanałów swoich, że ciężko jest wymówić i wysłowić. No, wiecie, no ciężko jest. No, dlatego sobie zapisałam i czytam po prostu tak, jak jest napisane. Tak jak się kanał nazywa, jak się pisze. Dobra, nieważne. Wiecie o co chodzi. No, to się nagadałam. 15 minut się nagadałam i chyba starczy tego mojego gadania. Jeszcze może coś dzisiaj nagram. Aha, nie, jeszcze wam coś pokażę. Bo wczoraj pojechałam do zoologicznego po żwirek dla kota i kupiłam kotą zabawkę. Zaraz wam pokażę jaką. Kupiłam kotą taką, o, taką zabawkę. To jest taki plastik, który nakleja się na okno, na szybę i tutaj się wkłada kuleczki i one łapą sobie tutaj biorą i te kuleczkami się bawią. I ja wam pokażę jak one się bawią, ale jak wstaną, bo państwo teraz, moje towarzystwo wszystkie śpi. I ja to nakleiłam sobie tutaj na lodówkę, to przyczepiłam, bo nie chciałam. Zresztą tak, ja to kupiłam. I wracam i mówię, Boże, no kurczę, przykleję to na okno, a one, wiecie, dostaną amoku do tej zabawy, będą po tym oknie mi skakać, żeby mi pazurami szyby nie porysowały, bo wiecie, jak to jest. I kombinowałam, ale przykleiłam to na lodówkę i się fajnie trzyma i mają zabawę, super po prostu zabawa. I to w zoologicznym u nas tutaj w miasteczku kosztowało to 30, no prawie 40 zł, bo to 30 tam 9 zł. A ja to kupiłam, zobaczcie, za 20 zł można powiedzieć, już bez tych groszy, już tak górką. Za 20 zł to kupiłam, to wiecie, połowę ceny i bardzo fajna zabawa. To wam później to pokażę, to jeszcze nie kończę tego vloga, bo jeszcze muszę pokazać wam dzisiaj kierowniczkę, bo się upomina, że ona się musi przywitać i pożegnać. I w ogóle ona się musi pokazać, bo jej nie było. I wam jeszcze wam jedną rzecz pokażę. Chciałabym wam pokazać żwirek i polecić. Z całym moim sercem wam polecam. Sercem. Dobra, polecam wam bardzo serdecznie taki żwirek. To nie jest jakaś tam reklama, bo wiecie, no ja jestem za małym kanałem, żeby cokolwiek tutaj reklamować. Bo to nie jest sponsor programu. Polecam wam żwirek firmy Benek. Tak wygląda ten żwirek. Benek. To jest żwirek kukurydziany z polskiej kukurydzy, tak jak mówił mi pan w sklepie, ponieważ u nas kukurydza w Polsce jest bardzo tania i jest jej bardzo dużo i ten żwirek jest w miarę tani, bo inne firmy kukurydziane są dosyć droższe, bo są z zagranicy jakby sprowadzane. A to jest z polskiego produktu. I ten żwirek, słuchajcie, zbryluje się, pochłania wszystkie zapachy, całą wilgoć. Można, jak kot zrobi, co tam ma zrobić, i tą kuleczkę można do WC wyrzucić i spuścić wodę. Nawet tu jest rysunek pokazany, bo to się wszystko rozpuszcza. Ale ja tego nie robię, ja to wiecie, w woreczki wywalam. Słuchajcie, ten żwirek jest idealny dla mnie na dzień dzisiejszy. Ja przetestowałam już bardzo dużo żwirków przy tych wszystkich moich kotach. Wcześniej, jak był jeden kot, no to wiecie, to kupowałam przeważnie w Biedronce, bo ten w Lidlu to się w ogóle nie nadaje. Z niego się robi po prostu błoto i codziennie kuweta musi być wymieniana i myta, codziennie. Z Biedronki, z braku laku był dobry, ale dla jednego kota. Ale też musiałam codziennie tą kuwetę praktycznie wymieniać i od nowa sypać. I to bardzo dużo tego żwirku szło. Ja szukałam i poszłam, jak poszłam do tego zoologicznego, to mówiłam, że ja chcę taki, słuchajcie, żwirek, taki właśnie, co wymieniłam, żeby się zbrylował, żeby pochłaniał wilgoć i żeby się nie rozsypywał, bo kiedyś mi dali taką droższą firmę, kupiłam, chyba 40 zł zapłaciłam za tam 2 kilo, to jak wsypałam to do kuwety, to po prostu one jak wychodziły z tej kuwety, to wszystko w łapkach i się rozsypywało. Nawet tą matę, co mają, taką, że powinno to zatrzymać, ten grysik, to
To nic nie dawało i miałam wszędzie poroznoszony ten grysik i musiałam co chwila to zamiatać, sprzątać i tak dalej. I tutaj mi właśnie pojechałam w zeszłym tygodniu, pan mi polecił ten żwirek za 25 zł i 20 groszy, 4 kilo, 4,40 jest, ale jest wydajny jak 7 litrów, bo tu jest tak napisane, że jest 4 kilo ten, ale wydajności ma jak 7 kilo żwirek. I on jest rewelacyjny. Wczoraj kupiłam, ostatnio kupiłam go tydzień temu i przez cały tydzień zużyłam ten worek na 5 kotów i króliki, bo sypałam też go królikom. I słuchajcie, naprawdę wsypałam większą ilość go do kuwety. I jak one tam zrobią, co mają zrobić, łopatką się wyrzuca i po prostu resztę zostaje suche, czyste i pachnące. I taką kuwetę można wymienić, wiecie, wsypać raz, a porządnie i można wymienić co, nie wiem, aż się po prostu skończy żwirek w kuwecie. Przepraszam Was za taki temat, ale tutaj dla tych, co mają koty, co są kociarzami, to Wam właśnie chciałam polecić, bo naprawdę jest warty i nie jest drogi. No 25 zł wydaje mi się, że nie jest drogi, bo no, w Biedronce kosztuje chyba 15 zł ten żwirek, taki ten lepszy. Nie pamiętam, jaka cena była, czy 12 zł, jakoś tak, ale co z tego, jak on u mnie nawet na tydzień nie starczył, bo no mówię, codziennie trzeba było go dosypywać, wszystko wymieniać i codziennie, a tutaj raz się wsypie i się ma na cały tydzień. I to przy moich 5 kotach starczyło mi to na cały tydzień, a co dopiero jak ktoś ma jednego kota, no to mu starczy taki worek na cały miesiąc za 25 zł, więc naprawdę Wam go bardzo serdecznie polecam. Dobra, już nie gadam, bo już jest 20 minut. I obiad mamy gotowy i kupiliśmy takie kopytka z takiej firmy i to są leniwe, bo była jedna paczka kopytek i jedna paczka leniwych, to takie wzięliśmy. No, ale te leniwe też później się zje i teraz no, zajadamy. To smacznego Wam też życzymy. O, zobaczcie, taka to jest ta zabawka. Trochę ciemno już jest, ale o, widzicie? Puszek siedzi. Poczekaj, on się będzie bawił. I sobie tutaj łapkami biorą i te piłeczki mu uciekają. I się bawią. Siedzi, obserwuje. In a magic way, whenever I see you, all I can think is my summer love. Been waiting for you, my love. My summer love. Been waiting for you, my love. I can't forget the day we met. You looked so fly in your red Corvette. Your hair, your look, your everything. When I see it all, I knew that you were mine. I'm in love with your hair, your lips, your silhouette in the moonlight shine. With my love, you won't ever be alone. My summer love, been waiting for you, my love. Completely a fool, been waiting for you, my love. Head over heels, I'm blinded by what I feel. My love is forever yours. You have my heart, you have my soul. You have my whole, you have my control. Love me tender, love me sweet. With you I know that I'm complete. I'm in love with the summer's day for you. Słuchamy, bo chciałaś coś powiedzieć. Bo Kacper z mojego przedszkola to... ja zawsze... Jak ja szłam, to Kacper jeszcze zostawał, a dzisiaj na odwrót. On posek. Tak, dzisiaj Kacper wyszedł pierwszy, a Laura wyszła po Kacprze druga, bo byłaś później, tak? Była do 16, tak? No, widzisz? Zadowolona? Tak. No dobra. Sonia.
I żegnamy się. Tak, no to usiądź, pożegnamy się. To, chcesz się pożegnać? Bo ja czekałam na ciebie. No to słuchamy. Pa, pa. To do zobaczenia, widzowie. Do następnego odcinka. Pa!